Jesteś gotowy na przeżycie czegoś wyjątkowego? Jeśli myślisz, że już widziałeś i słyszałeś wszystko, to się mylisz. Podstęp podcast, czyli podcast w ciemno. Rozmowy od ludzi dla ludzi. Podpowiem, że tak z, z zawodu jako e, wokalistka, też Aha. mam takie szczęście trochę, że gdzieś tam przez to swoją twórczość też dużo mogę wyrażać. Aha. I jeśli wiadomo, mhm. imprezy różnie bywa. Jasne. Nie wyobrażam. No. Tak czysto wizualnie, że właśnie też nie jesteś zbyt wysoka. Ja jestem z Krapkowic, to jest taka miejscowość pod Opolem. Aha. Taka, takie niewielkie miasto, 16 tysięcy mieszkańców. No ale teraz już mieszkam w Warszawie, bo też studiuję. Nie, ja generalnie chciałam iść na fortepian, ale Aha. jak były te egzaminy takie wstępne, to Aha. okazało się, że gdzieś tam chyba nie mam aż takich predyspozycji. Raczej, yy, raczej dobra, chociaż sama szkoła muzyczna była dla mnie trudna i jak się tak cofam, to ja w ogóle... Yy, Trudno wspominam ten ten okres, bo... Mm -hmm. bo... Jesteś? Jeszcze chwilka, chwilkę bo sobie ustawię mikrofon. Ale jesteś. Najważniejsze, że nie muszę już oglądać <grytanie> ściany, ale mogę usłyszeć ścianę, a raczej głos za ściany. Bo już to mnie nie. trochę mnie nudziło, że nie <grytanie> widzę, raczej yy, znaczy, że nie słyszę, bo nie widzieć będziemy przez jakiś czas, a może do końca, to będzie zależało od tego, co nam się wiesz zachce. Jest ok? No właśnie, chyba tak. Znaczy nie wiem, czy mi nie zasłania, ale chyba chłopaki powiedzieli, nie, coś. Nie, no wszystko jest wiesz, ogarnięte tak? tutaj bardzo no profesjonalnie. Wszystko jest widoczne. No po pierwsze, cześć, będziemy się do ciebie zwracać normalnie, na Ty, a potem się okaże, co, co, się, co dalej wyniknie. Jest to tak, tak, taka mi teraz przyszła myśl do głowy, że żebyś może. Bo rozumiem, że jesteś dziewczyną, tak. biorąc pod uwagę barwy. <laughs> e, chociaż wiesz, barwy teraz mogą być różne i umiejętności ludzkie też są różne, e, dźwiękowe, ale e, powiedz, czy jest coś takiego, e, co chciałabyś, miałabyś ochotę, albo kiedyś ci chodziło po głowie, że być może będą takie okoliczności, że to się może zdarzyć, że powiedziałabyś coś, o co cię nikt nie pytał, a chciałabyś o tym powiedzieć, żeby wypełnić właśnie tę lukę? Na temat swój, czy ogólnie tak? No, ty wszystko jedno, wybierz sobie wersję. A, czy chciałabym? Kurczę, hmm. Czy jest coś takiego, o co cię nikt nigdy nie zapytał, a to może być dla ciebie w jakiś sposób albo ważne, albo trochę określające, yy twoje zapotrzebowanie na komunikację z innymi, właśnie żeby coś takiego powiedzieć, co mnie z jednej strony by zbliżyło cię, bo na razie będę się domyślać. Okay. I zresztą ty w drugą stronę pewnie w jakiś sposób też, bo wiesz, to jest taka trochę zaczarowana rozmowa. Kiedy się tylko słyszymy i tylko odbieramy tę energię z barwy, wiesz, z tonacji z, no, z pauz, z zatrzymań, etc. A nic o sobie specjalnie nie wiemy. Czy coś takiego jest, Chyba... co byś chciała powiedzieć? Czy mogła? Jeśli, jeśli chodzi o taką komunikację i w ogóle Aha. o wysłuchanie mnie i tego, co mam do powiedzenia, to raczej. Nie przychodzi mi z takiego na myśl, ponieważ, Aha. kurczę, jakoś tak zawsze wychowywałam się w takim domu, że jednak komunikowaliśmy wszystko praktycznie i, i ja miałam bardzo takie poczucie bezpieczeństwa, więc jakby nawet w relacjach gdzieś tam potem ze znajomymi, czy, czy właśnie w jakichś relacjach w związku, ja raczej głośno komunikowałam i. I nigdy nie miałam takiego problemu, że... Zahamowań takie, takich, tak? Takich zahamowań, a, a poza tym jakby też to może podpowiem, że tak z, z zawodu jako e, wokalistka też Aha. mam takie szczęście trochę, że gdzieś tam przez to swoją twórczość też dużo mogę wyrażać. Aha. I jeśli chodzi o takie rzeczy, raczej, raczej jestem bardzo otwarta, otwarta. i wylewna. I, I to jest, no bardzo chyba cenię to, wydaje mi się, że to najbardziej rodzice u mnie wypracowali, że jednak mam takie... Coś, że nie chowam w sobie, jest rzeczy. to jest taka odwaga, jakby y, artykułowania tego, co nam się dzieje w środku, tak? Tak. Że, że, to, że to nie było nigdy jakoś tak poha pohamowane w sposób sztuczny, bo właściwie w naturalny sposób człowiek ma. Jakby takie zapotrzebowanie na to, żeby siebie wyrażać. Oczywiście są ludzie bardziej mm, zwerbalizowani, że tak powiem, a są tacy, którzy na przykład uprawiają różne sztuki piękne no. mm, mmm, i słowa są wtórne, a czasem nawet w ogóle mogą nie paść, kiedy i tak się wyraża. Ale mnie tutaj chodziło o tą warstwę, taką wiesz, właśnie werbalną. Ale to jest fajne, co mówisz tak? i jesteś przekonana, że to, że masz taką gotowość, to jest sprawa tego, Początku Twojego istnienia. Znaczy, mówię o, o twoim wczesnym dzieciństwie, kiedy już sobie zdawałaś sprawę z tego, że możesz zapytać, otrzymasz odpowiedź, i ta odpo odpowiedź albo wysłuchanie otrzymasz. O, bo to jest chyba clue. Tak, i najważniejsze chyba, że nie zostanę oceniona, ja nawet mam takie wspomnienia. Aha. Że wydaje mi się, że dużo ludzi w moim wieku, e, albo jak mam młodsza bardziej w czasach licealnych, mm -hmm. na przykład nie mieliby takiej relacji, że Załóżmy, byłam na imprezie, odwaliłam coś, tak? co mi bardzo potem ciążyło i tak dalej. I na przykład tak bardzo było to dla mnie trudne, ale nie wstydziłam się na przykład powiedzieć o tym, nie wiem, mamie, tacie, Aha. a wydaje mi się, że dużo osób w moim wieku miałoby to zahamowanie, bo by albo było ocenione, albo, albo właśnie... Zacznęte, pouczone. Tak, pouczone, a ja nigdy tego nie miałam, tylko pamiętam, że no miałam jakąś taką właśnie sytuację pod tytułem, że, a, w na imprezie coś zrobiłam, nie fajnego, bo wiadomo, mm. imprezy różnie bywa, Jasne. i potem powiedziałam to mojemu tacie, a mój tato i co? Młoda jesteś, może ci się tak zdarzyć. I to było fajne, bo wydaje mi się, że wielu rodziców, no nie chcą mówić o dokładnie, jak o jaką sytuację chodziło, ale wydaje mi się, że właśnie miałoby... Nie, nie miałoby w ogóle takiej możliwości, żeby powiedzieć. Mm -hmm. Zwłaszcza jak gdzieś tam na przykład rozmawiałam ze swoimi rówieśnikami, że raczej nie mają takiej relacji. I wydaje mi się, że to też jakby wpłynęło na to, że, że łatwo mi się komunikuje to, czego chcę. A poza tym sam A? fakt na przykład tego, że mm, właśnie przez mój taki no, zawód, po prostu, że jestem wokalistką i zaczęłam bardzo wcześnie, bo miałam 16 lat, to, yy, to też często dostawałam pytania od osób, jak zaczęłam pracować właśnie z wytwórnią, na przykład, mhm. co ty chcesz przekazać, jaka chcesz być, że ode mnie jakby też dużo... Mm. nie chcę powiedzieć, że wymagane, ale to było takie naturalne, że jednak ja musiałam już gdzieś tam podejmować ja to, określić tak, się określać trochę, się i mm. powiedzieć, co właśnie chcę i wyrażać się. Mhm. I, a to nie było też y, łatwe, ale jakby cały czas w ciągu swojego życia jednak miałam to, że mogłam y, y, szeroko mówić to, co, co myślę i, i gdzieś tam siebie y, przedstawić. Ale wiesz, że to, czego chcesz dzisiaj, to wcale nie znaczy, że będziesz tego samego chciała jutro, pojutrze i tak dalej. I, te, i, i tak samo do tyłu jakbyś się, że tak powiem, y, przeniosła w swoje istnienie to, to, jest, to jest ten moment, w którym coś wyrażamy tak i myślimy sobie o czymś tak, a potem dokonujemy jakiegoś albo resetu, albo rozwinięcia czegoś albo um, zatrzymania albo nawet um, takiej wewnętrznej oceny, która jest chyba najważniejsza, żebyśmy sami wiedzieli um, co dla nas po prostu co nas po prostu czyni Lepszymi, szczęśliwszymi, albo w ogóle szczęśliwymi, albo w ogóle dobrymi. A, powiedz, a w swoich kontaktach mówisz ze swoimi rówieśnikami, z ludźmi, którzy też, powiedzmy, no, zmagają się w jakiś sposób z komunikacją ze światem, to nie, to, to nie jest takie oczywiste, że ta łatwość tej komunikacji istnieje. Prawda, że to jest, jest coś takiego, w większości te oceny. Do których musimy też na, y, w jakiś sposób przywyknąć czy wziąć y, pod uwagę, że istnieją, bo one nie mogą nas deprecjonować, y, prawda, wycofywać. Y, czy y, myślę, że takich domów, z których y, y, pochodzimy, jest mniej y, właśnie takich otwartych na różnego rodzaju, y, 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 próby istnienia nawet z błędami. No myślę, że tak, że to jest raczej większość większość. Tak, tak mi się wydaje, ale nie chcę, ja nie jestem tutaj socjologiem. Nie, to jest tylko i wyłącznie sprawa twoich Gdzieś tak dodań. obserwacja, tak, no chyba moich takich, tak jak wcześniej wspominałam, gdzieś porównania się do moich rówieśników. Aha. A y -y. Powiedz mi, mówisz, że jesteś wokalistką, tak. a jesteś też dziewczyną, bo jesteś, czuję w głosie zdecydowaną młodość, młodość, młodość. I jeszcze raz początek. W najlepszym znaczeniu tego słowa początek, bo początek jest zawsze super. Chociaż można by filozoficznie powiedzieć, że zawsze y, jest początek czegoś, w momencie w którym zaczynamy coś robić, albo o czymś myśleć, albo w ogóle ist, jakoś istnieć w jakiejś sytuacji na początku. Y, chodziłaś do szkoły muzycznej, byłaś jakoś kształcona y, w, 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 tym, w, te, w tych rejonach. Tak, tak. Zaczynałam od szkoły muzycznej, jak miałam 7 lat, gram na wiolonczeli, później e, No to z, ocen zajęcia, od bo... groma musiałaś przechodzić. Oj, tak. No właśnie. Nie, no ja w sumie od dziecka to tak naprawdę, no cały czas się gdzieś tam poddawałam ocenie, no bo jakby praca artystyczna trochę na tym polega, no, także że cały czas ktoś ci ocenia, a później szersza publiczność i w ogóle, no to, to też były trudne dla mnie momenty, mhm. ale to jest taka filozoficzna rozmowa, prawda? No, no wiesz, bo fajnie. Bo ja w ogóle nawet nie wiedziałam, w co, w co będziemy, wiesz, wdeptywać za Przeproszeniem, ponieważ nie, nie miałam pojęcia o tym, kim jesteś, powiedziałaś super na początku swojej, że tak powiem, drogi w, w rozmowie tutaj ze mną. I to już nas jakby jakoś tam lokuje w tych przestrzeniach, które też dla mnie nie są absolutnie wyobcowane i, i nie są jakąś abstrakcją kosmiczną. I, i, I jakoś to rozumiem, aczkolwiek każdy swoją drogę w tym zakresie ma troszkę inną i coś innego mu się zdarzy to wszystko też zależy od tego kogo się na tej drodze spotyka łącznie z tymi którzy są naszymi pedagogami czy jakimiś naszymi no, guru kimś kto nas właśnie obserwuje albo nas do czegoś popycha albo nas od czegoś odciąga dobre masz te te, te skojarzenia z tej wczesnej bardzo dziecięcości właściwie muzycznej? Czy yy... różne? Czy w ogóle, w ogóle kompletnie inne niż pytam? Raczej, yy, raczej dobre chociaż sama szkoła muzyczna była dla mnie trudna i jak się tak cofam, to ja w ogóle... Yy... Trudno wspominam ten, Trudno. ten okres, bo, mm -hmm. bo nie z, bardzo lubiłam chodzić do szkoły muzycznej i raczej unikałam, ale ma, rodzice też mnie jakoś tak za bardzo nie puszowali, jeśli na przykład nie chciałam iść i nie, byłam, z, i nie byłam tam zbyt dobrą uczennicą, co jest dosyć zabawne, no bo jakby patrząc, jak z taką z perspektywy, to gdzieś to się tam się faktycznie, zdarzyło, faktycznie gdzieś tam poszłam i tak w tę stronę muzyczną Aha. i jakby pracuję w tym, ale, ale były takie trudne początki, jak miałam 7 lat to na przykład e, e, miałam jakieś takie, że nie chciałam sama zostawać i musiałam mama zostawać ze mną w szkole jak miałam o. zajęcia i czekać na mnie, tak, jakieś miałam takie, y, mm -hmm. takie momenty. Potem oczywiście to przeszło. Jak byłam trochę starsza, ale gdzieś tak y, nie wspominam tego miejsca, chociaż miałam wspaniałego nauczyciela też gry na wiolonczeli, mm -hmm. ale jakby same tego czasu niedobrze za bardzo wspomniałam. Mm -hmm. No wiesz, wiolonczela bardzo trudnym instrumentem, jak większość smyczkowych de facto y, instrumentów jest, y więc to, to od początku grałaś na wiolonczeli, od, od samego początku, czy na początku byłeś na fortepianie? nie, Bo to zwykle taka jest. Nie, ja generalnie chciałam iść na fortepian, ale Aha. jak były te egzaminy takie wstępne, to Aha. okazało się, że gdzieś tam chyba nie mam aż takich predyspozycji, że, żeby grać, i właśnie zaproponowali, że jest miejsce na violoncelle, czy chceś. Ja miałam 7 lat, więc ja ledwo wiedziałam, co to jest Ja po Aha. prostu bardzo chciałam coś muzycznego robić, Aha. <noise> bo lubiłam muzykę, lubiłam śpiewać, tańczyć i tak, tak. dalej, więc mama zapytała, czy chce. A ja powiedziałam, tak, ale miałam 7 lat, więc to jest takie. Mhm. Ja się zawsze śmieję, że dziecko, no nie wiem, czy kojarzysz tak. na przykład coś takiego high school musical. No jasne. No, no to to ja na przykład wyobrażam sobie szkołę muzyczną, że będzie super, tańce, śpiewanie, a to jednak ciężka praca. No tak, to jest to Mogę jest. zadać ja teraz pytanie. No jasne, oczywiście, no, bo jestem właśnie ciekawa. No, czy jesteś, bo jesteś też kobietą, tak? No, kobietą, y, y, robię wszystko, żeby trwać w tym przekonaniu. No tak, no dobra. E... To jest dobrze. Dziennikarką? Bo taki, czuję taki, taki zmysł, że właśnie tutaj te pytania jest dobrze prawa, prowadzona ta rozmowa. Co ty, na, naprawdę poczuję to sobie za wielki komplement, bo nie jestem dziennikarką. A kim z zawodu mogę coś powiedzieć? No, dać? jeszcze posłuchaj, jeszcze trochę, potem się. Okay. Ciekawa jestem, czy się zdezorientujesz za przeproszenie. Ale w ogóle mam wrażenie, że głos kojarzy. W sensie A, to, no, widzisz. Może... Dobrze, dobrze, dobrze. Czyli słuch jednak może e, absolutny przez szmatę nie może być, ale w każdym razie bardzo dobry jest. E, w porządku, w porządku. <laughs> okay. Wszystko no, jest dobra. dobrze. E, wiesz, z głosem, jak wiesz, można robić różne rzeczy, e, można go przewracać. Oczywiście nie mówię o tych możliwościach e, technolo technologicznych, Wiesz, możemy zrobić każdemu wszystko. Tobie możemy zrobić bardzo źle i możemy ci zrobić bardzo dobrze, jak wiesz, również dzięki temu, co tam na tych wszystkich komputerach i tych innych urządzeniach. Można porobić, ale jest y, 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 jeszcze cię podtrzymam, że tak powiem, w niepewności. Y, od razu ci powiem, y, y, jak się do ciebie zwracać? Możesz powiedzieć, jak masz na imię? Natalia. Natalia. A, a Nataliu, powiedz mi, czy ty jesteś z Warszawy, czy jesteś z jakiegoś innego miejsca na świecie? Ja jestem z Krapkowic, to jest taka miejscowość pod Opolem. Aha. Y, taka, takie niewielkie miasto, 16 tysięcy mieszkańców. No ale Ach. teraz już mieszkam w Warszawie, bo też studiuję. Aha. Od trzech lat w sumie, no, prawie trzech. A co studiujesz teraz? Studiuję komunikację medialno-kulturową. Super. Ale tak w skrócie właśnie dziennikarstwo kulturowe, więc Aha, no, no chcesz być kulturalnym mediatorem. E, 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 nie mediatorem, ale w być. Każdy... <laughs> <laughs> tak czy inaczej chcesz być kulturalna, to jest bardzo ważne. <laughs> Uznałam... nie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł w ogóle być dzisiaj kulturalną, ale <laughs> oczywiście kombinuj, zrób z tego dobry użytek. Słuchaj, e, kulturalna wiolonczelista śpiewająca, a e, prześliczna wiolonczeliska. Czas. Tak przypuszczam, że to tak może być. A czy o. używasz, y, tak w ogóle tak, teraz mi to przyszło do głowy, czy swojej, że tak powiem, działce wokalnej mm -hmm. używasz y, czasem instrumentu, czyli grając na nim, prawie że równocześnie? Pianina, w sensie na pianinie. Na pianinie, ale na wiolonczeli. Na wiolonczeli nie, niestety trochę tak zaniedbałam jednak te umiejętności. Czasami hmm. odkurzam, ale nie jestem y, dobrą wiolonczelistką. Musiałabym chyba y, tak, <laughs> przesiąść, te... żeby sobie tak dobrze poprzypominać. A poza tym wiolonczela jest też takim instrumentem melodyjnym. Ona w sumie jest bardzo śpiewnym instrumentem. Tak, że bardzo. Ona gra bardzo, zazwyczaj melodię też. Tak. Więc to by było dosyć trudne. Tak mi się wydaje. A pinino to jednak się tak śmieję położyć, takie cegły. No tak. <laughs> jako akord. I, i, Wiesz, i już masz tworzyć. i możesz od tego się odbijać we wszystkie strony. Tak. Aczkolwiek y, a propos tego, o czym powiedziałeś, że tak y, że zaniechałaś no, samogranie i tak dalej na, na tym instrumencie bezpośrednio, to jest coś takiego jak taki wtórny analfabetyzm, ale nie, nie, nie tak do końca, bo to brzmi dosyć drastycznie. Ale ja na przykład powiem Ci szczerze, że do, dotknęłam również edukacji. No, instrumentalnej w swoim dzieciństwie i później zdarzało się od czasu do czasu coś tam jeszcze robić, a potem nastąpiła tak zwana pauza. Ktoś inny wykonywał te, te prace u podstaw, czyli ruszanie palcami, na przykład po klawiaturze. I w pewnym momencie spotkałam się ze ścianą emocjonalną, że zaczęłam się wstydzić swojego instrumentu. To znaczy. Dokładnie. Zaczęłam się wstydzić siadać przy fortepianie, bo akurat grałam na fortepianie w, w dzieciństwie. Wstydzić tego instrumentu, że robię mu taką krzywdę, siadając przy nim i próbując go dotknąć już bardzo, że tak powiem, kiepsko. I coraz bardziej to się pogłębiało i zamiast to przełamać i pomyśleć sobie, nie, nie, moment, to trzeba coś z tym zrobić, to coraz bardziej się wycofywałam, wiesz? I to jest takie... Mm... Z drugiej strony trochę smutne, nie? Że, że coś, co było kiedyś w naszym zasięgu, sami odpuszczamy. Oczywiście wiadomo, że Cię powoduje te, te różnego rodzaju zmiany, ale coś, coś w tym jest. I teraz, jak tak siadam, to mówię: Bardzo Cię przepraszam, usiądę na chwilę, trochę zamykam oczy, wiesz, jak, jak to robię. Ale to sama z Ciebie w sensie tak sobie w głowie ustawiłaś, że nie wiem, że tak. słabo w tym idzie? Czy jakby słyszałaś od Wiesz, ich... co nie. Sama sobie ustawiłam, trochę to przypuszczam w głowie. Bo myślę, że to była sprawa pewnej wygo, pewnego wygodnictwa. No, że, a dobra, dobra, to w takim razie instrument nie będę go naruszała, bo już te, te palcówki już nie są takie. Tutaj trochę zapomniałam, wiesz, o dynamice, a o tym, a owym. Jest ktoś, kto, kto to robi lepiej, to już hmm. niech mi akompaniuje, na przykład, jeżeli, jeżeli już i tak dalej. Takie odpuszczenie nastąpiło. A poza tym też trochę zmodyfikowały. Mnie, y, moje dzieci, a raczej dziecko, y, które też zaczęło grać na instrumencie, i przez jakiś czas byłam w stanie coś tam. no Nie chcę powiedzieć, że pokazać, ale coś tam wysłyszeć i ewentualnie jakoś tam wspomóc, albo może przeszkodzić również, ale jakoś tam wspomóc. A potem już wstydziłam się, że już mój poziom zaczyna być coraz bardziej archaiczny, i w tym sposobem zrobiłam coś takiego. Ale zdarzyło mi się, a propos Twojego instrumentu mm. specjalnie do pewnego zadania, które przede mną ym, było postawione, pouczyć się grać na Twoim instrumencie. Mm. I to było bardzo specjalne dla mnie doznanie, ale już byłam wtedy osobą, że tak powiem, świadomą, dorosłą. Yy, nie ukrywam, że. Tak ambicjonalnie mnie bardzo jakoś tak poruszyło, i e, odczułam coś takiego, jakbym wracała do absolutnych korzeni, początków rozpoczynania czegoś zupełnie innego. Poza tym, że słyszałam, to jeszcze nie, to nie wiedziałam, jak wiesz, poruszać się po tej strunie, jak ten smyczek. Piękne doznanie, piękne i postawiłam, postawi, postanowiłam zagrać rzeczywiście sama, już bez e, wspomagaczy technicznych. No i to się udało, byłam bardzo dumna. Ale w ogóle skąd pomysł, żeby no, akurat wiolonczela, w sensie jak to się stało? Żeby... Wielonczela była po prostu potrzebna do wykonania pewnego działania artystycznego, gdzie musiałam być wiolonczelistką. Czyli tutaj jest, z drugiej strony. Aktorka albo muzyczka? Albo muzyczka? No. Aktorka. Aktorka. Tak. Się... Ponieważ y, to taki żart, który żart. Taka prawda, ale ja ją, tak wiesz, y, opowiadam w kategoriach bardziej żartu, że aktor może być każdym, czy aktorka może być każdym. <laughs> Więc to trochę tak jest, wiesz, że nie muszę umieć grać na fortepianie, żeby być pianistką, nie muszę grać do grą i tak dalej, i tak dalej. Nawet nie muszę idealnie śpiewać, żeby być wokalistką. Nie, nie mówię w tej chwili o, o śpiewaniu jakimś takim bardzo mocno zawodowym, prawda? No bo hmm. można różne, różne rzeczy zrobić, ale na pewno to wykształcenie takie bazowe, jeśli chodzi o muzykę, bardzo, bardzo mocno, nie tylko się przydaje, ale jest zupełnie inne słuchanie, nawet słuchanie dialogu jest inne. Kiedy jednak wiesz, na czym to polega. Kiedy na przykład wiesz, że pauza jest potrzebna, i jaka ona może być, i jaka jak dynamika wygląda i tak dalej, znaczy, że czujesz to bardziej. Nawet nie chodzi o to, że nazywasz te rzeczy, tylko po prostu czujesz. Więc to, to tak jest. Wszystko się kiedyś może nam przydać i nawet w takich momentach, o których nie myślimy, że to jest właśnie ten moment intuicyjnie, intuicyjnie tak jest. A powiedz mi, czym dla ciebie jest słowo, bo jeżeli jesteś wokalistką, to rozumiem, że słów również używasz tak, poza sam, tak samą sferą muzyczną. Mhm. Słowo? Mhm. No to jest jakby najprostsze chyba, może to jest taka najprostsza definicja, ale takie najbardziej bezpośrednie przekazanie tego, co się czuje, tak mi się wydaje. Mhm. I, I piszesz sama? też piszę, tak. A jak to robisz? Najpierw piszesz, potem y, szukasz do tego muzyki. Czy Najczęściej odwrotnie? jest tak, że zaczynam komponować sobie napięcie po prostu jakieś akordy, mm -hmm. gram, mm -hmm. wymyślam melodię, i czasami z melodii już przychodzi mi na przykład jakaś fraza, mm -hmm. i potem jakby, nie wiem, co tak. Kiedy ta fraza już jest, to potem cała piosenka jakoś mi już mm -hmm. pojawia się w głowie, o mm -hmm. czym będzie i tak dalej. I najczęściej właśnie wymyślam słowa do melodii. Mm -hmm. to, jest, to jest dosyć trudne, bo kiedy już wymyślisz sobie najpierw melodię na jakimś tantara, no tam, albo na jakimś szwedzkim, jak ja to mówię, tak. no, to no. jednak y, potem, żeby te sylaby się zgadzały, żeby zwrócić uwagę na transakcentację o, i takie oczywiście. rzeczy, to jest dosyć trudne, ale się czasami śmiesz, że to nawet takie łamigłówki są. Takie, łam, takie łamigłówki. Ale y, jesteś w tym procesie, starasz się być właśnie czy taka sama, czy ktoś od razu Ci jakoś tu, towarzyszy, ktoś, cię, um, m, ktoś Ci komentuje, czy jesteś taka bardzo wsobna, że tak powiem, w tej, w tej drodze początkowej, szczególnie przy komponowaniu piosenki? Różnie to bywa. Czasami jest tak, że faktycznie jestem sama i potrzebuję na to dużo czasu. Ja właśnie też jak piszę piosenki mm -hmm. y, ja nie potrafię tego robić tak szybko, a czasami zdarza mi się pracować na przykład z producentami, mm -hmm. z tych mm -hmm. z kompozytorami, którzy faktycznie już mają na tyle wprawę, że czasami przychodzi się na sesję i mm -hmm. oni od razu już tu słowo, już to wszystko tak mm -hmm. bardzo sprawnie potrafią robić po prostu przez doświadczenie. Ja jeszcze aż tak dużego tego doświadczenia nie mam, mm -hmm. więc y, potrzebuję czasami więcej czasu. Ale zdarza mi się właśnie pracować tak, że od razu z kimś zaczynam pisać piosenkę. Z tak? Czasami tak, Aha. a czasami na przykład przenosza sama, więc to totalnie zależy, ale jestem właśnie jeszcze dosyć młodą osobą. Wiem. I więc y, lubię też pracować właśnie z ludźmi, którzy... Potrafią to robić bardzo dobrze, bo nauczę no, się od nich. Prawda? A inspirujesz się? Jesteś takiego, że ktoś poddaje jakimś, jakiś motyw muzyczny yy, i on cię, yy, on cię pociąga, yy, yy, że tak powiem, w, ciągu, w ciągu dalszym na przykład na, nasuwa ci yy, pewien klimat się wytwarza, prawda? I w tym klimacie też yy, to, o czym ta piosenka będzie, to... Tak. Ona wynika z, te, z pewnego nastroju, pewnej emocji, y, która jest. To, ta emocja może być zdziwiona, ta emocja może być y, rozradowana, ta emocja może być właśnie bardziej filozoficzna, jakaś mm. y, pogłębiona, może być też duszna, może być też y, w jakiś sposób zdenerwowana, smutna. No, tych odcieni może być bardzo, bardzo, bardzo dużo. Y, co jest dla Ciebie bardziej inspirujące? Y, 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 samotność w tym, czy drugi człowiek? Mm. Trudno powiedzieć, bo na przykład miałam takie sytuacje, kiedy pisałam z kimś mhm. i właśnie powstała najpierw melodia, i nagle, no to o czym będzie piosenka, tak? No. Co słyszymy, właśnie, gdzie, gdzie tak. nas ta melodia prowadzi, tak jak powiedziałaś. Mhm. E, I w ogóle wyszedł, wyszła taka sytuacja, że po prostu jedna koleżanka, z którą pisałam, e, zaczęła opowiadać jakąś w ogóle historię tego dnia, e, która jej się przydarzyła ja powiedziałam, o, ja miałam kiedyś coś takiego podobnego. I o. w ogóle tak przypadkowo i zaczęłyśmy właśnie o tym jakby pisać piosenkę. A raz miałam tak, kiedy na przykład y, byłam sama ze sobą i właśnie pisałam też tekst już przy tym. Y, to potrzebowałam przed słów i usłyszałam typu, nie wiem, taka prosta sytuacja, że za moje ściany było słychać, jak sąsiedzi się kłócą. Aha. I napisałam właśnie tekst głośniej teraz u sąsiada. I że właśnie takie sytuacje nagle totalnie przypadkowe potrafią mnie... Jakby poruszyć, tak sama. zainspirować. Tak, no. to jest, nie mam chyba takiego, takiej jednej po prostu e, zasady albo jakiegoś takiego... Ja myślę, że to w ogóle, wiesz, e, jeśli chodzi o zasada w sztuce, e, taka absolutna zasada jest bardzo ograniczająca, e, wiesz, człowieka. Często jest tak, że na przykład jak rozmawiasz z, z kimś, to nawet nastawiasz się na rozmowę jakąś zupełnie, powiedzmy, techniczną, bo masz coś tam do załatwienia i w pewnym momencie albo ze spojrzenia, albo z jakiegoś gestu, albo z jakiegoś błysku w oku, przechodzisz zupełnie w inną przestrzeń. Popatrz, my teraz rozmawiamy ze sobą nie widząc się, nie znając się i ja... Tak słyszę, jak nastraja mnie na przykład Twoja taka ym, bardzo, bardzo mocno młodzieńcza energetyczność pogody, mm. którą masz w, y, w tej swojej wibracji głosu, i co, y, takie słońce, y, taką, y, taką jasność, taką perspektywę y, dobra, powiedziałabym, no. tak, bardzo, bardzo, bardzo szeroko. Jest coś takiego. Ale przecież wiem, że nie jesteś zero-jedynkowa i um, gdybyśmy rozmawiały ze sobą albo dłużej, albo um, być może przejdziemy w takie, w takie um, momenty, gdzieś jakiegoś zaszarzenia tej sytuacji, ale mimo wszystko ten wektor pozytywu bardzo mocno czuję w, w, twoim, w, w Twojej, że tak powiem, barwie, chyba osobowości, bo to nie, nie jest tylko barwa głosu. Mylę się bardzo? Myślę, że nie i często też to słyszę, ale na przykład denerwują mnie takie sytuacje właśnie w związku z tym, że zazwyczaj no, ludzie odbierają mnie jako taką pogodną osobę, no bo staram się też taka być i raczej, raczej tak podchodzę, że to w ogóle życie. No właśnie, to słychać bardzo. Ale no. są takie sytuacje, że faktycznie na przykład no, mam gorszy dzień, albo zdarzają mi się jakieś Jasne. słabe sytuacje, i potem czuję, jak właśnie ludzie nagle mają, że od razu to ode mnie wyczuwają tak. ci, którzy mnie znają, że co się stało, Boże, Ty zawsze jesteś taka radosna, a jakby mam czasami, Oczekują ciągle tak, od Ciebie i, tej mam samej tak, bazy. Nie mm. mam czasem poczucie właśnie wtedy, że nagle coś nie pasuje, albo że tak, że w ogóle się nie czuję komfortowo, kiedy ja nagle mam gorszy dzień i że nie mam ochoty się faktycznie tak uśmiechać i być Aha. taka towarzyska i zaczepiająca. A też tak mam i, i no... No ale wiesz, to, to właśnie na tym to polega. I rozumiem, że też te twoje piosenki powstają w różnych momentach twojej, że tak powiem, jakości o, emocjonalnej, się. prawda? No nie, nie jesteśmy monolitami i y, y, bardzo różnie jest. Wiesz, ja ponieważ jestem y, z natury rzeczy bardzo gadatliwa i taka byłam od zarania dziejów, odkąd pamiętam, że byłam oceniana w tej sprawie, to bywało tak, że jak y, przychodziłam do klasy, na przykład w szkole, w szkole podstawowej, i um, byłam milcząca, jak, jakoś tam milcząca, to natychmiast byłam u, u tak zwanej higienistki, y, rozumiesz? Bo na no, pewno jestem się... ciężko chora. Co rozumiesz? Ale potem jak y, y, zaczęłam waloryzować bardzo te y, ten, y, ten sposób myślenia o mnie, innych ludzi y, y, i robiłam ich w koniec, znaczy na tej zasadzie, że zakładałam sobie, dobra, to teraz wejdę, nie powiem nic. Będzie taka cisza. Szok. I wszyscy szok, od razu, chora, tak, tutaj no. źle się czuję, yy, wiesz. I to udawactwo strasznie mi się zaczęło podobać, rozumiesz, że tego, tego rozkminania, rozkminiania, wiesz, że w innym kierunku. Natomiast no, na tym polega też jakby też taka wyrazistość osobowości, prawda, że jest czegoś bardzo dużo i nagle jak to jest wypełzowane, na pewno mój zawód mi bardzo pomaga w tym, że mogę sobie pozwolić na taką e, różnorodność, no, pod warunkiem, że ktoś nie włoży mnie do jednej szuflady. To jest też bardzo trudne. Zresztą w muzyce te, też chyba tak jest, że m, wkładanie do jednej, do jednej przestrzeni jest bardzo ograniczające, bo musisz się z niej jakoś specjalnie wydobywać. A ty jak masz? Jesteś, czujesz się wolna w, w takim szerokim, m, m, powiedziałabym, Aspekcie myślenia o, w ogóle o piosence, o muzyce, swojej muzyce. Raczej tak, ja jestem w ogóle osobą jeszcze taką eksperymentującą tak z muzyką, mm -hmm. z brzmieniem, ale uważam, że to jest też jakby porównując właśnie aktorstwo i, tak? i bycie wokalistką, że no jednak muzyka też musi mieć jakąś konsekwencję. W sensie tak mi się wydaje, że mm -hmm. większość artystów musi gdzieś tam być konsekwentnym w swoim brzmieniu, e, w tym, co chce przekazać, no bo jakby tak skakać z kąta w kąt i w ogóle jakąś taką totalnie różnorodność robić, to też jakby dla słuchacza jest może być to takie trochę nieczytelne. W sensie dla osoby, która jest hmm. takim stałym odbiorcą, a jednak aktorstwo wydaje mi się, że wtedy, kiedy jest ktoś wrzucany do takiej jednej szufladki, no to jest raczej takie krzywdzące dla aktora tak, i bardzo i mało ograniczające. ograniczające. Tak, tak rozwój, no. oczywiście. W a ogóle... tak w ogóle to dzisiaj do teatru. Do teatru idziesz? <gry> tak, a na co no? idziesz? Na Mary Stewart. Mm, no. ja już widziałam. Tak. Mm. No, no to się, y, przygotuj się y, tak od środka na duże, duże wchłanianie bardzo szerokim aspekcie y, y, tego słowa, wchłanianie bardzo dużo wszystkiego, ale bardzo głęboko. Jestem bardzo ciekawa. Bardzo, no. bardzo. A w ogóle bywasz y, w teatrze? Od... Za, rzadko, za rzadko, za rzadko. Trochę tak, ale mam y, fajne zajęcia. Fajne, brzydkie słowo, trochę. No. Ciekawe zaj zaj no. zajęcia y, właśnie na studiach. Aha. O teatrze, i przez to też nasza wykładowczyni właśnie zachęca nas. I to też jest trochę takie zadanie, żeby pójść, obejrzeć, napisać recenzję. Mieliśmy sobie dowolny spektakl wybrać. Tak. No i właśnie wybrałam sobie dzisiaj. Aha. ten, Ale w ogóle chciałabym, już sobie kupiłam bilet też na yy, spektakl. Nie pamiętam, jak on się nazywa. W kwietniu w, w teatrze Szóste Piętro. Mm -hmm. Jezus, O oh, Woody Allenie. A, Woody Allen. Aha, Wiem, Wiem. Tak, wiem, tak. Wiem. No, w ogóle bardzo trudno. tam, Już kiedyś chciałam na niego iść, ale trudno właśnie A to jest to, gdzie tam. Yy... Kuba Wojewódzki też gra. Tak, tak, tak. tak no tak, tak, i właśnie tak. miałam ostatnio także. A sobie zobaczę. I dosłownie było jedno miejsce wolne i sobie też już kupiłam. No, mm -hmm. chciałabym chodzić częściej. Tak samo do kina. A na muzykale chodzisz? Nie, nie no, Chyba kiedyś byłam w operetce. A on mówi w roma W teatrze Roma? Nie, nie byłam w ja tylko byłam w, w... Operetce. W operetce, tak. Ale to było dawno temu w sumie. No, no. za rzadko chodzę. No, na tak? częście, częściej jednak na koncerty. Jednak ta muzyka taka rozrywkowa. Uh -huh. i na Ale muzyka części. to zawsze mi się wydaje, że to jest też taka bliskość. No wiesz, oczywiście to jest zupełnie inne tak, śpiewanie. To zupełnie inne. I to jest zupełnie... To jest bardziej widowisko i tak dalej. Niektóre są na bardzo... Rzeczy na wysokim poziomie. Też jest trochę spektakli muzycznych granych przez aktorów dramatycznych. Czyli wiesz, to jest już niby podobnie, ale nie zupełnie, bo jednak my trochę udajemy, że śpiewamy. Yy, wiesz, w dawnych czasach bywało tak, że na przykład w dubbingu, który jest akurat mi dosyć bliską dziedziną, My, aktorki dramatyczne, za przeproszeniem, robiłyśmy wszystko, to znaczy mówiłyśmy i jeżeli nawet były wiesz, potrzebne nasze, nasze głosy wokalnie, to my śpiewałyśmy, a wspomagały nas wokalistki prawdziwe, tak zwane, ja to tak nazywam, Prawdziwek. prawdziwe, tak, czyli wykształcone, wiesz, wokalistki, dziewczyny, które po prostu... Naprawdę się dziewczyny czy chłopcy, którzy się na tym y, znali i, i by, byli no, profesjonalni. A teraz się w jakimś momencie zmieniło się tak, że my dajemy głosy do mówienia, czy do wiesz, warstwy tej dialogowej, y, natomiast śpiewają prawdziwe wokalistki ale czasem ktoś ma takie zapotrzebowanie, żeby to nie było takie idealnie, tak idealnie zaśpiewane, mm -hmm. tylko żeby było jednak posypane aktorką, jak ja to nazywam, posypuję aktorką. Ja tak udaję troszkę, że, że śpiewam. Czasem mnie dziwi, że na przykład jestem w stanie zaśpiewać coś, że słyszę, że byłam w stanie zaśpiewać coś, czego na pewno nie zaśpiewałam. Już teraz wiem, na czym to polega, że po prostu i tak tego nie śpiewam, tylko to zostaje tak zrobione, że, że jest takie wrażenie, to jest, to jest. Pamiętam, kiedyś ym, miałam taki. To bardzo, bardzo, było daw, bardzo dawno temu to było. Yy, taki film, to był, rysunko, to był rysunkowy um, projekt Warnera, chyba. Do, ale nie, 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 nie przypomnę sobie dokładnie. W każdym razie yy, ta po, moja postać, która była narysowana, yy, animacja, yy, śpiewała głosem Sher. O! kochana. To było dopiero i teraz ponieważ to była zajączka, Zajęczyca e, która właśnie, ale to rzeczywiście podkładała szer w oryginale, no i trzeba było to zaśpiewać. I dopóki nie wiedziałam, że to szer, to było wszystko w porządku, ale jak się dowiedziałam, że to szer, to powiem ci, że to obciążenie, e, wyobrażenia, jak to powinno brzmieć, było niesamowite. Ale to był jeszcze taki czas, kiedy y, trzeba było to zrobić, po prostu. No i właśnie, więc na swoim koncie mam piosenkę wykonaną przez Szer, przeze mnie podłożoną. Nie, 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 bez, Oscara, y, bez, bez Oscara, ale duma była du, duża. Zresztą y, pamiętam też takie momenty, że no, wybitne wokalistki. No, Angiotka Jopek, y, która nagle była moim chórkiem, no to była sprawa. Oo, ho, ho, Powiem ci, że naprawdę jak o. się z nią spotykam, to mówię: pamiętaj, jaki jest, jaka jest nasza droga, za przeproszeniem. No więc y, oczywiście dzisiaj to nie, nie ma o czym rozmawiać i, i tak dalej. Oczywiście jest o czym rozmawiać, bo to jest bardzo fajnie, że coś takiego istniało. To się, to się, to się zmieniało. A powiedz mi, y, jakiej muzyki słuchasz? Słuchasz, słuchasz. Uho, ja wychowałam się przez rodziców na takiej, jak to mówię, dziaderskiej muzyce trochę. Aha. <laughs> na przykład moim ulubionym zespołem e, Ever jest Pink Floyd. Mm. I, I gdzieś tam lubię takie właśnie klimaty takiego rocka trochę progresywnego. No super. No, coś takiego, ale nie, no w sensie wokalnie mm. jednak najbardziej lubię śpiewać muzykę taką solową, to są moje klimaty. Aha. E... No, nie lubię mówić, że słucham wszystkiego, bo to nie jest prawda. No jasne, no jasne, że nie. <laughs> ale staram się być po prostu tak na bieżąco, co tydzień Music Friday, po prostu to, co, to, mm -hmm. co się teraz dzieje. No ale mówię, właśnie Stary Bajm, też chyba, tako jest jedną z moich takich top wokalistek w Polsce. Tak. Coldplay, Kate Bush, bardzo lubię. No i raczej takie, jak już bym miała wymieniać takie swoje ulubione, tak? to są raczej wokaliści, zespoły. Z Starszego pokolenia, w sensie starszego ode mnie, oczywiście? Oczywiście, jasne. To no. nie, nie jest to wielka sztuka, być ze starszego pokolenia, naprawdę, do szlagieru tutaj nie ma. No, za bardzo. No, Uczycie się po prostu od ikon, tak? Oczywiście, ale y, masz taką dbałość o y, to y, 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 w, w słuchaniu. Ja nie mówię w tej chwili o wykonawstwie, tylko y, bar, bardzo słysz, bardzo dla Ciebie zna, y, ważne jest to, żeby y, Wykonanie było bardzo muzykalne, takie wiesz, czyste, właśnie mm. w tej warstwie muzycznej. To jest y, też ciekawa sprawa, bo to chyba też nie jest dla mnie zero-jedynkowe. Na przykład bardziej będę się tutaj wypowiadała na temat samego śpiewania, Aha. bo ja bardzo cenię sobie w ogóle sztukę wokalną w sensie, jak ktoś technicznie to robi bardzo dobrze i widać, że ma ten głos po prostu świadomie, higienicznie prowadzony. i to słyszę i ja to bardzo doceniam. Mm -hmm. I to są właśnie wokalistki, no nie wiem, już takich stopowych, no to typu Beyoncé, gdzieś tam w Polsce, nie wiem, właśnie Kaja, czy, czy, no... Tak, o takich dobrze, na dobrze, bo i w w w mniej i wtedy biegnę sobie, żeby y y y y y y y y słyszę to, no. Tak, ale są też właśnie ludzie tacy totalnie naturszczykowi w swoim śpiewaniu typu jak była, nie wiem, Amy Winehouse, która po prostu potrafiła to robić, no, naturalnie, albo coś jest nieperfekcyjne, typu Jim Morrison, że to w ogóle tak. są takie... Jest jakiś rodzaj brudu, ale który tak. jest oparty o osobowość. I, i to mhm. Dlatego to dla mnie jest... Y, nie jest takie zero że to mi się mhm. bardzo podoba ja zawsze tego oczekuję, żeby to było po prostu perfekcyjne. Tylko czasami się też ten brak perfekcyjności y, właśnie podoba. Mhm. Zwłaszcza, że zauważyłam coś takiego, jak jeszcze byłam młodsza, bo kiedyś miałam taką fazę na śpiewanie takich wielkich piosenek, jak byłam właśnie taką nastolatką. No, taka, fa taka faza była. Tak, Celine mhm. Dion, Whitney Houston i wielkie Aha. piosenki, oczywiście. A potem gdzieś zauważyłam, że to wcale jakby nie jest też najważniejsze i jest masa wokalistek w Polsce, które ja oczywiście bardzo cenię, które są po prostu, że tak powiem wymiataczkami technicznymi, tak. ale jakby słuchając ich nie ma się takiego, no nie chcę powiedzieć, że duszy, ale brakuje jakby takiegoś takiego czynnika, który powoduje, że to się staje takie wyjątkowe, bo można Aha. powiedzieć, no super, po prostu wszystko w punkt, zaśpiewane, w wyciągnięte, postawione, ale to tak nie rusza, jak czasami wyjdzie ktoś, kto, dobra, gdzieś tam ten głos się załamał, coś nie jest jakaś tajemnica, jest jakieś oczekiwanie tak. na coś jeszcze innego, tak? tak. Że wywołuje I... jeszcze jakieś skojarzenia in innego, innego typu. No to jest sprawa chyba właśnie tej, tej takiej osobowości, czegoś takiego, I... coś, co przeskakuje do ciebie i wywołuje twoje wrażenia. Jakieś takie, one są zupełnie e wyjątkowe. Wyjątkowe, prawda? Wtedy to to słuchanie jest, jest, tak, jest takie inne. A powiedz mi, czy, czy, te, czy w dzieciństwie albo teraz zdarza Ci się czasem czytać poezję? Poezję samą w sobie chyba. Sama z siebie raczej nie. Nie. Chyba Ale... Nie mam takiego czegoś, że otwieram nie, sobie poezję. Nie. Bo tak pomyślałam sobie, że jak się. Może ja, ja mam takie zapotrzebowanie, czy zawsze miałam, że mnie Poruszały słowa, które były zakomponowane rytmicznie. A wiersz jest takim y, sposobem na komponowanie myśli rytmicznie. Y, piosenka tak, również. No właśnie, piosenka też jakby podlega temu. temu. I dlatego no, z, z poezji wynikają też y, piosenki. Y, bardzo często to tak, tak jest. Y, Wiesz, że jak czasem, nie chodzi mi o poezję śpiewaną, bo to jest, to jest już tak, taki archaizm, teraz odchodzi się bardzo od tego, to troszkę jest, jest to inaczej, ale y, dobrze położone słowo w odpowiednim miejscu na nie tylko pięciolinii, ale w wersie bardzo uruchamia też wyobraźnię i uruchamia taką emocjonalną wyobraźnię. O czymś takim myślę sobie. A... Czy mogłabyś bez hmm. muzyki w tej chwili, hmm. czyli bez linii melodycznej, powiedzieć mi, powiedzieć mi jakąś zwrotkę swojej nie, niedawno na przykład napisanej rzeczy. Powiedzieć. Okay. Ja Zastanowię się, którą. Tak, żebyś i, i nie iść, jeśli możesz nie iść muzycznie, czy tam muzy, muzykalnie, hmm. tylko bardziej treściowo. Wiesz, powiesz, no muzyka ma, prawda, ten, ten puls, który, który, to jest bardzo trudne. Powiem ci, że to są bardzo trudne rzeczy, jeżeli to człowiek już w sobie ma. Ale spróbuj, bo to może być, znaczy dla mnie to jest bardzo takie inspirujące. Kurczę, dobra, dobra. Próbuję, no dobra. ale teraz mi tak głupio, bo pani, nie no, to słychać, do, że... Możesz, możesz to... do mnie mówić ty, dobra. ja mam A, bo... na imię Ewa jakby, co okay. w razie czego, ale to sobie potem dobra. jeszcze wyjaśnimy. Aha, w każdej chwili, może, znaczy w każdej chwili, jak poczujesz, będziemy, czy ty poczujesz, czy ja bardziej poczuję, możemy się, mm. że tak powiem, odsunąć, znaczy poprosić, żeby nam zabrali ten parawan i koniec. I możemy dalej rozmawiać sobie też tak, ale tak jest... Chyba? Ciekawie, ciekawie, nie? ciekawie, mnie to na przykład no, bardzo ciekawa. No, no dobra. To, to, to spróbuj. Ale nie wiem, czy mi to tak ładnie wyjdzie. No nie, to nie musisz tego powiedzieć ładnie. No. Powiedz to, y, takie, wiesz, takie mówienie ze zrozumieniem, dobra? Dobra, spróbuję. Nie wiem, no. czy mi to wyjdzie, bo jednak ja słyszę jakąś melodię, którą mam. Spróbuj uciec od tego. Hmm. Tutaj wiesz, twoje wykształcenie <laughs> muzyczne jest konieczne, żeby, żeby z tego się wyzwolić. Postaram staram się zrobić jak najbardziej naturalnie. Oczywiście. Tak. Gadaj do mnie no po właśnie. prostu o tym. Mów do mnie. Nie, 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 nic no, nie recytuj. Mhm. Dobra. W maju jest coś z tych minionych lat. Chciałby być dzieckiem, a dziecka już brak. Wolno starzeje się z poczuciem strat. Dobra, a teraz ucieknij od tego rytmu, bo ja go po prostu tak czuję, że po prostu już jestem, wiesz, w ta 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 ta, ta ta ta. Jestem w tym ta 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 jak nic. To spróbuj. Teraz każde z tych każde zdanie wolniej po pierwsze zrób to. Wolniej i jakbyś mi troszeczkę tak chciała, wiesz, wepchnąć dziecko w brzuch, wiesz jak to jest. To jest na takiej zasadzie, że Załóż sobie, że jestem dużo głupsza niż jestem, to nie będzie trudne, e, rozumiesz? Jakbyś do mnie mówiła, Ewa, spróbuj zrozumieć to, do, do ciebie mówię, takimi troszeczkę większymi, Dobra. grubszymi literkami. Dobra. E, ja teraz, jak zaczęłam do ciebie mówić, to z ciałem swoim zrobiłam coś takiego, że się automatycznie, Muszę Ci opowiedzieć, jak wyglądam, rane boskie. E, automatycznie, jakby pochyliłam w kierunku tej ściany, tej szmaty, która między nami jest. Rozumiesz? Dobra. I jakbym chciała przebić te ścianę, bardzo precyzyjnie mówiąc. Jezu, zastresuję się. Toż ty! No teraz tak dziwnie, e, no, ale e, dobra. Powiedz mi, jak ty masz na imię. Natalia. No i jeszcze raz, Natalia, już no, 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 ta... już mówiłaś. No, Natalia, kochanie, to teraz tak. E, Natalia mówi do Ewy. I teraz mówisz do mnie bardzo powoli. Dawa, Dobra, mów. W maju No. jest coś z tych minionych lat. Ok. Chciałby być dzieckiem, a dziecka już brak. Wolno. No. <laughs> Wolno starzeje się z poczuciem strat. Tak jest. Wolno starzejesz się, koleżanko, zdając sobie z tego sprawę, że to, co już było jest w jakiś sposób stracone, to znaczy minęło. Ale to jest strata odnawialna, wiesz o tym? Niektóre nie. Nie, jest odnawialne, <laughs> tylko w inny sposób. Oczywiście już, wiesz, to jest Maria, tak ta jak Szymborska powiedziała, że nic dwa razy się nie zdarza, Ach. prawda? Nic dwa razy, z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy, i pomrzemy bez rutyny. No, czyli mamy poetycką odpowiedź. Wszystko to, co to, to, co było, ono było, już to w taki sposób nie wróci, ale może być przekształcone w coś innego. To dziecko w tobie jest, bo inaczej nie, chyba nie byłabyś dalej artystką. No na pewno. Prawda? Gdzieś jest, ale mam takie też poczucie, że. I no. zauważyłam to w ciągu tych kilku lat, yy, odkąd, no bo mam teraz 22, będę miała w maju. No to jest naprawdę emerytura z rentą inwalidzką. <grym> naprawdę, ja pierdolę. No. Dawaj. To, to zauważyłam, że to jest tak mało czasu, mało czasu od, nie wiem, odkąd pisałam maturę do teraz, a totalnie mam wrażenie, że zmieniło mi się w ogóle postrzeganie... Yy, Świata i trochę mnie to zaczęło przerażać, że zaczęłam się przyjmować takimi rzeczami, w ogóle dużo myśleć o przyszłości, o takich rzeczach typowo tak. życiowych. Aha. I to jest straszne, bo nie wiem, jeszcze właśnie te trzy lata temu w ogóle miałam taką wolną głowę i zawsze byłam taka pewna tego wszystkiego, co przyjdzie. Taka pełna e, pozytywnej energii, tak. jeśli chodzi o jakieś marzenie. Pozytywnego takie takiego. Tak, 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 a tak, tak. po prostu im jestem starsza, tym zauważam, że mam czasami ale trzeba coś awaryjnego. Co, jakiś cały czas mam takie, a jak coś będzie nie tak, a jak coś będzie nie tak, a kiedyś w ogóle tego nie miałam i to Aha. jest straszne i, wydaje, i staram się tak stymulować, żeby, żeby tak nie myśleć, żeby wrócić do tego, jak było, ale to jest tak trudne i boję się, że to już tak z czasem będzie coraz co? bo To jest właśnie ten syndrom tego przyspieszenia tego czasu. Wy macie z jednej strony fantastycznie, a z drugiej strony kompletnie koszmarnie, że jest takie rozedrganie świata, ogromne rozedrganie i takie przyspieszenie. Czy jeszcze zdążę? Czy nie? Była taka piosenka kiedyś. Wiesz, że, że ta, taka pewna nerwowość się w to wszystko wplata, że jeszcze, a jeżeli nie to, to to, a jeżeli nie tamto, to tamto, nie ma tego. Ale słuchaj, to coś, to takie. może być i istnieć w tym, co myślisz, co piszesz, co oplatasz muzycznie. To jest ta, ta, twoja, ta twoja przestrzeń komfortu. Bo to się dzieje i to się musi dziać, mimo wszystko, w jakimś czasie nie bardzo przyspieszonym. Bo popatrz, jak taktujesz, to takt ma, swoją, ma swoje granice. Prawda? To jest, ma swój czas. Ma swoją y, półnutę, półnutę z kropką, całą nutę, ćwierćnutę. Nutę. Y, one muszą wybrzmieć. I to jest twój czas zatrzymania. I może to jest, po, może być pocieszeniem w jakiś mhm. sposób. Chociaż świat strasznie e, nie tylko przyspiesza. On właściwie, no nawet, nawet trudno no, to, to określić, co, co on nam robi właśnie od środka, że się bardzo śpieszymy, ale w rezultacie do czego? Hmm, nikt nie wie. Właśnie, nikt nie wie. A co byś chciała? żeby się działo w twoim życiu jeszcze mm. i później. Co, co jest takim twoim wektorem? Też mi się to zmieniło w trakcie w sumie kilku lat teraz, mm -hmm. bo ym, dla mnie zawsze jakby rodzina była taką wartością bardzo ważną i, i ta moja gdzieś tam muzyczna droga, bo to były takie moja no to jest moja pasja największa tak. i, i zawsze to było dla mnie ważne i mam w tym kierunku. I chyba tak Czasem jednak ta rodzina i to, żeby tak nie wiem, żyć po prostu sobie szczęśliwie, zdrowo, blisko. To jest chyba takie teraz dla mnie y, takim. A przyjaciele taki... są dla ciebie ważni, znajomi, którzy tak. się, są na, gdzieś na drodze. Komunikujesz się z nimi inaczej niż przez telefon i te przez media wszelkiego rodzaju. Mhm. Jak to jest? Jest tak? Jest tak. No ale Ja byłam tak wychowana, w sensie i jestem za to naprawdę bardzo wdzięczna. Ale mi się chrypa zrobiła. Ale <laughs> jaka ładna. Ale wiesz, że ona się zawsze Też może przydać. Od razu sobie ładną. myślę o tym w takich kategoriach, że y, coś się może przydać. Wiesz, y, y, nawet jakaś niedyspozycja czasem w głosie, wbrew pozorom, może być interesująca. Ja nie mówię o ciężkich chorobach taniowych no tak. i tak dalej. Chociaż czasem y, się zdarza, że coś takiego innego. A, i fajnie jest zapamiętać sobie. Y, jak to się zdarzyło, że coś tak inaczej zabrzmiało, i mimo zdrowego już głosu umieć to coś wy, wiesz, wyciągnąć. Tak, mm? ale żeby wszystko było zdrowo, bo potem no <laughs> jak tak. się tak robi, to mogło być guski. No wiesz, to jest sprawa już umiejętności. No, tak. yy, prawda? Yy, bo przecież yy, nie wiem, miałaś kiedyś do czynienia z dubbingiem? Właśnie miałam. No miałam kiedyś do czynienia, znaczy to było jak miałam nie wiem, 12 lat. No. E, wygrałam jakiś taki festiwal piosenki dziecięcej Aha. i e, w jury uh -huh. była chyba wtedy pani Anna Jurkosztowicz uh -huh. i ona gdzieś tak zauważyła właśnie gdzieś potencjał chyba uh -huh. u mnie e, i pojechałam raz na taki casting do bajki, to była wtedy chyba teraz mogę powiedzieć no. Moana, Serce Oca, no coś takiego. Aha. To była jak, Taka bajka o takiej księżniczce ja tam byłam na takich jakby castingach, Aha. ale to było niezwykłe doświadczenie. W sensie ja nie dostałam oczywiście tej roli, bo, ale. Niekoniecznie oczywiście, ale rozumiem. Znaczy nie, no nie. Bo jakby już wiadomo po iluś latach, że nie dabingowałam tej bajki, Aha. ale to było bardzo ciekawe doświadczenie, no ale mega, mega trudne. I teraz, jak mówisz, że ty dawingujesz, a w ogóle lubię oglądać sobie też. Y Taką stronę, taki kanał, widzę głosy. Tutaj, <laughs> tak. No. Czy, czy tak. mogę cię kojarzyć z Oczywiście, że możesz, oczywiście, że możesz. No, ale od bardzo od razu to właśnie jest... mówię, że głos kurczę, no tak. kojarzę, ale to w ogóle słychać, jak mówisz, że to jest to jest inne mówienie, wyraźne, takie soczyste, takie klarowne, niezwykłe, no. Takie, peł takie, takie pełne. Takie pełne. No, tak. ja, ja seplenie raczej. Wracaj. Że... Nie, 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 nie ma. Bardzo szybko mówisz. No właśnie szybko e, mówię. Tak, e, okej, okay, ale nie zjadasz końcówek, samogłoski też mniej więcej się gdzieś tam zgadzają, wiesz, są osadzone w różnych miejscach. Sprawa jest głównie świadomości. Wiesz, czasem nie zwracać i ja po prostu już nie zwracam bardzo na to uwagi od środka, ale bardzo zwracam uwagę na zewnątrz, jak innych słucham, szczególnie tych, którzy czy śpiewają, czy mówią. Ale wiesz, jak miałaś lat 12, to byłaś jeszcze dzieckiem, 12 lat miałaś, tak, kiedy tak, byłaś no? na tym castingu, 13, byłaś dzieckiem, ale już takim dzieckiem bardziej świadomym, które też podlegało y, ocenom. Y, będąc jeszcze w dodatku w szkole muzycznej, ty byłaś w szkole w Opolu, czy w, w Kropkowicach, tam był pierwszy tam, stopień? U, aha, y, tam, y, tam u siebie. No, yy, z dubbingiem jest troszkę tak. Jak to są dzieci, które mają po 5-6 lat, kiedy jeszcze słabo czytają, yy, nawet my im podpowiadamy, wtedy mówimy, co mają yy, powiedzieć w danym momencie. Oczywiście tam są te yy, miejsca, w których to się mówi, więc ten ta, tak zwane timingi, w jakim rytmie. Yy, potrzebny jest bardzo dobry słuch, jest potrzebny. W dubbingu ewidentnie, bo sprawa jest odbić, tak zwanych paus i tak dalej, kiedy coś się zamyka, otwiera, też jaka jest intonacja, chociaż intonacja jest z języka głównie angielskiego, więc też trzeba ją trochę zmodyfikować. Ale wracając do dzieci, dzieci intuicyjnie bardzo dobrze to robią, ponieważ one się nie oceniają. One się nie zastanawiają. Słuchają tylko pewnego nastroju, mhm. postaci, która jest, i jak ona jest jasna, to po prostu idą w to. Jak ona jest smutna, to automatycznie idą w to, i nawet jak nie są bardzo precyzyjne, to to jest wystarczające. I jak przechodzi się z, z tego miejsca pięciolatka do dwunastolatki czy trzynastolatki, to ta dwunastolatka czy trzynastolatka już zaczyna się bardziej, jak ja to nazywam, krygować bo ona by chciała zawsze być lepiej, albo to, to trzeba poprawić. Zaczyna się słuchać, i też słuchać bardzo, jak to jest odbierane przez tego, kto tam, nie wiem, reżyseruje, mm. czy jest realizatorem dźwięku. To jest trudniejsza praca, y, 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 troszeczkę. Ale jak y, są też takie dzieci, które do dnia dzisiejszego mając lat pod 30 i ponad 30, y, uprawiają to, bo to jest zawód przecież. No tak. Zawód. Ale zdarzają się też aktorzy dojrzali, którzy na przykład nie mieli do czynienia z dubbingiem i przychodzą, są bardzo zdenerwowani, zapewniam cię, ogromnie, bo dopiero sobie można uświadomić, jak wiele elementów jest potrzebnych, żeby ten efekt był interesujący, ciekawy, można powiedzieć, dobry. No to jest tak, ale to nie, teraz to nie jest sztuka o sztuce dubbingu. Niemniej jednak w tej chwili to jest bardzo popularna jakby sfera również naszej pracy. Bo no, trzeba powiedzieć, że to jest bardzo wielu kolegów, aktorów, którzy po prostu z tego po prostu żyją. I to jest, to jest fajne. I Myślę, że nasz polski dubbing jest na niezłym poziomie. Tak sobie myślę. A ty jako dziecko oglądałaś dobingowane bajki no i tak oczywiście. dalej, prawda? No więc, bo to jest to, to, po, to, to pokolenie. A powiedz, co cię jeszcze interesuje poza muzyką? Masz jakieś, nie chcę powiedzieć, że hobby, ale... Coś jeszcze, co cię, co cię inspiruje? Coś czytasz, coś oglądasz, coś jeździsz? Coś, nie wiem, bywasz w jakichś miejscach hmm. szokujących, i... szokujących? Nie, no raczej nie bywam w miejscach szokujących. Żadne skałki i, i, i nie nurkujesz. Nie, ja jestem totalną domatorką, więc jak mam wolne, to wolę sobie pojechać do Kropkowic, tam skąd pochodzę, tak? spotkać się ze starymi znajomymi tak z chłopakiem. O, oczywiście. No, więc to bardziej w tym kierunku. Nie wiem, ja ogólnie Lubię kulturę, nie jestem jakoś taką, nie wiem, na przykład Oscary teraz. Lubię takie rzeczy oglądać. oczywiście, bo tak. jest Popkultura mnie interesuje, się. lubię się w tym jakoś tak, też czytam troszkę. Troszkę czytasz, tak? No, różne rzeczy. Moja siostra pracuje w wydawnictwie książkowym, więc ona zawsze jak przyjeżdżam, to mi podsyła jakieś książeczki. A audiobooki słuchasz? Nie, audiobooki, kurczę, mnie nie przekonują. Wiesz co? Ja, mimo tego, że mogłabym powiedzieć, że mogłabym też z tego żyć y, częściowo, to y, nie jestem jakąś ogromną fanką. Oczywiście są koledzy, którzy przepięknie czytają i tak dalej, ale jakoś wolę szelest w kartki niż, chociaż to jest wygodne. Ale teraz y, to, co jest fajne, to są słuchowiska. Które też. Wracają tak trochę tak. Tak mi się wydaje. I no. Dla mnie to jest ciekawsze, ponieważ masz różne głosy, możesz zobaczyć sobie te głosy w głowie, oczywiście. Jest pewna tajemnica, fajnie jest, kiedy na przykład nie wiesz, kto to robi. A ty wiesz, że kiedyś było tak, że myśmy, grając w radio w słuchowiskach, nie byli identyfikowani. Wiesz, yy, na przykład nie było nawet nazwisk podawanych. Szczególnie chodziło o takie słuchowiska starego typu, Matysiakowie czy, czy Jeziorany. I pamiętam taki moment, kiedy myśmy się już jakby pokazali. No w tej chwili to już jesteśmy pokazywani w trakcie nagrań, i to taki szok dla publiczności był. Że ktoś wygląda tak zupełnie inaczej brzmi, yy, ma zupełnie inny wyraz twarzy i inną tą, nar narrację cielesną. Wiesz, że jest, nie wiem, malutki, drobny, a tutaj brzmi jakby był mocarny, wielki, gruby, i, i wy wysoki, i potężny, i dobrze zbudowany, a tutaj zupełnie ktoś coś innego. Ja myślę, że to jest jakieś takie odzieranie trochę publiczności z tej, z tej magii, wyobraźni. A jak ty sobie myślisz o tym? Trochę tak, A teraz mi się skojarzyło właśnie w sumie też z ekranizacją książek. Podobnie o. jest. Ja pamiętam, mam taką książkę, którą bardzo lubię, Żona podróżnika w czasie. To była jedna z takich pierwszych książek, którą przeczytałam i pamiętam, że ją bardzo przeżywałam. I obejrzałam sobie później film i właśnie totalnie to wyobrażenie tych postaci, jak one wyglądają, mi tak nie pasowało. I to tak chyba mm -hmm. podobnie jak właśnie z słuchowiskami i, i tym właśnie, że nagle zobaczysz tych aktorów i, i trochę to... No, o, jakoś tak ogranicza, nie? Te, te, te wyobraźnie, szczególnie kiedy sobie coś, coś wyobrażamy, coś specjalnie wyobrażamy, i to, to nasze wyobrażenie jest takie pełne. No, dlatego mam nadzieję, że, że książka nigdy nie przestanie no, być jakąś inspiracją, jakąś wibracją dodaną, do, szczególnie do ludzi, którzy mają taką mocną wrażliwość. A powiedz, ty studujesz stacjonarnie. Tak. Aha, czyli masz normalnie chodzisz na zajęcia i tak dalej i tak dalej. Tak, to, no mm -hmm. teraz nie masz tak dużo. A no. w ogóle, to mam, tak, mam takie pytanie. No proszę cię, o tym ja <grym> się na Teraz ja to Mów, mów. Nie, no ostatnio oglądałam, bo czasami tak na odmóżdżenie sobie puszczam jakieś takie właśnie y, guilty pleasure, tak zwane. Aha taki program o, o tym, że ludzie się nie widzą i potem zaręczają się, coś tam, że miłość jest ślepa. Aha. I mi się to teraz skojarzyło właśnie z naszą sytuacją. Tak, taka randka w ciemno. No trochę. tak, 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 tak. No i jestem ciekawa na przykład, jak ty sobie wyobrażasz mnie, jak wyglądam. I ja, ja ci powiem, jak hmm. sobie wyobrażam. Już ci mówię. Wyobrażam sobie, po pierwsze już wiem na pewno, znaczy zanim zaczęłaś mi mówić, ile masz lat, to już yy, czułam, że to jest bardzo, bardzo dźwięczny, bardzo jeszcze taki nastoletni głos. Mm -hmm. Bo taki, taki głos masz jest w tym głosie bardzo dużo delikatności myślę, że nie jesteś bardzo wysoka, tak sobie wyobrażam, mm -hmm. że y, nie przekroczyłaś 1,65 m wzrostu raczej na pewno. Y, oczywiście chętnie się pomylę y, o parę centymetrów w każdą stronę. Myślę, że y, y, nie... Nie jesteś typem pakowaczki jeśli chodzi o bicepsy i tak dalej, i tak dalej, z radną strągmenką. Nie jesteś. Raczej wyobrażam sobie, że masz bardziej jasne włosy niż ciemne. Tak sobie tak sobie to wyobrażam. Myślę, że masz nieduży nosek, tak sobie też to, to wyobrażam, swojej abstrakcyjnie, i że masz niezbyt duży numer buta. Stop. tak no. takie, takie mam wyobrażenie I, i tak 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 sobie i myślę że jesteś bardzo taką osobą w ogóle uśmiechniętą co nie, zna, nie znaczy to że jesteś uśmiechnięta bez względu na sytuację tylko mhm. generalnie że masz w sobie to światło takie, taką chęć istnienia i współistnienia z drugim człowiekiem i takiej, jakiejś, takiej jasnej prawdy. Tak okay. sobie ciebie wyobrażam. No, jeszcze nie wiem, czy będę mówiła, czy tak, to czy teraz nie. ty powiedz, no jak dobra. sobie mnie wyobrażasz. Ja sobie wyobrażam, no? tak czysto wizualnie, że właśnie też nie jesteś zbyt wysoka. Tak, co dalej? No, że masz krótkie włosy, tak. ciemne, mm. no. <laughs> okulary, nie wiem czemu, jakoś widzę okulary. Tak. Serio? Ale także tak? Tak, że mów, na mów, mów dalej. Okay. Mów dalej, mów dalej, mów jeszcze. Taka piosenka była, no. Ale myślę też, że masz taki styl ubierania się bardzo kolorowy, taki. Yy, nie wiem, jak to powiedzieć. Nie chcę powiedzieć, że pstrokaty, ale raczej yy, no może fikuśny? Aha. Co dalej? Tyle. No i że na pewno, totalno, totalnie taka filozoficzna artystka po prostu. Trochę wariatka pozytywna, o, tak, tak, tak sobie ciebie odbieram. To jest dobrze. Wszystko mi się podoba, najbardziej mi się podoba ta kolorystyka. <grym> Słuchaj, ja ci powiem tak, powiem ci słowo i potem będziesz chciała, żebyśmy się odsłoniły? No, nie wiem. No, zastanów się, czy będziesz chciała. I tak się poznamy po nagraniu, no. ale, y, ale y, mówię, jeżeli będziesz chciała na, na wizji, to też może być bardzo interesujące. A dużo osób się ten poznaje na no, wizji. No, wiesz co? Y, naj, nawet najpierw mówią, nie, 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 a potem bardzo, bardzo, bardzo. To no tak. jest, jest taka przewro, przew, przewrotność. Ym, y, wiesz co? Tak się zastanawiam, jak to dramaturgicznie by było interesująco e, i tak scenicznie jakby to było interesująco. E, co z, e, kiedy powiedzieć ci, co było prawdą, a co jest, e, co jest kompletną, kompletną nieprawdą. Na pewno te wszystkie elementy takie energetyczne tutaj się zga e, zgadzają. E, natomiast ja jestem z Krakowa okay. i e, chociaż mieszkam 100 lat w Warszawie, Przesadziłam troszeczkę, 15 sekund. Yy, tak. I ja jestem yy, mocno piwniczna. Yy, jeśli chodzi o pewną, pewne marzenie yy, początkowej fazy mojego istnienia artystycznego, mówię o piwnicy pod baranami. No tak domyślałam się. Że... I jeżeli mówimy o yy, tak zwanej kolorystyce, to jestem beznadziejnie w przeszłości osadzona. I mimo, ale to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, że kojarzyć się z czymś bardzo mocno kolorowym. Yy, bardzo poczytuję sobie to za yy, wielki, wielki komplement. To przez osobowość chyba tak mi się. Oczywiście. To jest dla mnie bardzo duży komplement, bo jestem absolutnie Monochromatyczna. Okay. Absolutnie, nawet powiedziałabym, że w piwnicznej izbie ja się nie doczekał, bo może, może nawet, szczególnie w sferze, oczywiście nie mówię zawodowo, można mnie przebrać we wszystko i jestem otwarta. Natomiast sama z siebie nie, ponieważ wydaje mi się, że kolor przeszkadza mojej osobowości. Kolor przeszkadza osobowości? Tak. Że co, że na przykład od razu narzuca, czy... Tak, znaczy, że zbyt y, dużo by dodawał do tego, jaka jestem y, jakby ekspansywna w sposobie na... istnienia, y, kolor mógłby cię zabić, dodany. Tak, tak mi się wydaje, że nie ciebie personalnie, ale o, no mówię rozumiem. ciebie świecie, y, świecie nasz. To no co, robimy sobie odkrywkę? No dobra. Zróbmy tak, sobie odkrywkę. Zróbmy to, Natalia, tak. Słuchaj, tutaj mamy tak, pokazuję ci. Mamy no. y, 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 kamerę tak. i mikrofon. Tak. Spróbujmy wtarabanić ten to coś razem Między? pomiędzy. Weź to z przodu, a ja to wezmę z tyłu, dobra. i teraz ty idź w tamtym kierunku. Poczekaj, uczekaj I spróbujmy to jakoś inteligentnie przesunąć. My to sobie zrobimy sami, same. Poczekaj, czekaj, Jesteś? No. Dobra. A spróbujmy to postawić, mam nadzieję, że to się nie wypierniczy, poczekaj, ja będę blokowała w razie czego, jak jest do ciebie, nie, jeszcze tak, 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 raz, róbmy, tak, no, będzie spróbowała, to uciekaj. Dobra, to już się zobaczymy, ja to jeszcze nie patrzę, poczekaj, o, już widzę, cześć, a widzisz, witam cię, Natalia, a, ja nie mnie. chodź tutaj, jest Natalia. Tak, tak, ja nawet wiem, już teraz jak cię widzę, to ja już wiem, skąd Jezuje. ja cię znam, moje drogie. dziewczynko. trafiłam, ale trafiłam. Wiesz, wiesz co, a to są okulary, które są dodatkiem. Aha. Tak w ogóle. A propos. No, <laughs> wiesz, spaniałe. tak jest, to jest tak. Popatrz, widzisz, jak osobowość. E, znaczy, w, wibracja, e, intensywność, my będziemy stały, możemy sobie postać teraz chwilkę? No, bo ona jest niedużą dziewczyn. Wiedzia. Ale mam trosze, trochę usytuje, Wien... bo są trochę wysokie. No właśnie, wysokie. widzę, ale to tak, masz 1,62. sześćdziesiąt dwa siedem. Jesteś ode mnie dziesięć centymetrów wyższa, naprawdę nie rozmawiam z tobą, obraziłam się. Słuchaj, ale nie taka, nie, nie taka wielka nie, stopa, nie. dziewczę coś słyszę bardzo wielką. No tak, tak. Wiesz cyklarek. co, to zrób sobie teraz, może Prawo, sobie jeszcze chwileczkę. No. Jeszcze sobie sekundkę usiądziemy, włożę okulary, żeby. Bo to są okulary udające, rozumiesz, niedowictwo, Nie, ale dzięki temu myślę. No, tak, to są już teraz zerówki, tak, ale e, intelektualnie jak gdyby jestem na wyższym poziomie. mam soczewki, też mogą brać okulary. Słuchaj, no duży. powiem Ci, naprawdę, to jest. Poza tym ja Ci powiem. Zdradzę Ci patent. Dobra. Okulary wszelkiego rodzaju e, są makijarze. Makijażem Jak jestem, wiesz, nie w najlepszej formie, albo nie chcę mi się no. dokładnie wymalować, robisz coś takiego, wkładasz okulary, że zależy od tego, jakie. I one ci robią ci, rozumiesz, henne ci robią i różne no, no, takie tak, rzeczy. Tak, ale ja rozumiesz, na przykład noszę i tak średnio, w okularach. średnio się czujesz w no, okularach. Tak. No, tak, i wolisz być a ja y, nawet dokonałam sobie takiego aktu przemocy nad, swoimi, nad swoim wzrokiem i nie potrzebuję okularów ani do czytania, ani do pisania, ani czytanie, pisanie i widzenie. Y, zlikwidowałam sobie wszystko, jak gdyby, co by mogło mi przeszkadzać, i tym sposobem, wiesz, jako aktorce jest wygodniej po prostu nie posiadać. Być nagą w tym względzie. Okay, więc wiesz, ale w sensie, że. Miałam, zrobiłam operację, tak, tak, okay. tak. Taką, no. która po prostu pozwoli, pozwoliła mi na to, żeby patrzeć na państwa w dali, i no, mieć ostrość i patrzeć. Na tekst z bliskości i niekoniecznie szukać okularów na planie filmowym, żeby. Tak, i robić coś takiego, że na ziemię rozumiesz z 11 piętra zrzucać kartki. Tego nie muszę robić. No bardzo fajnie mi się z Tobą porozmawiało, powiem ci szczerze. bardzo ciekawe w ogóle, tak. No nie, ale bardzo fajne studia sobie wybrałaś. A dziękuję. I do tej wiolonczeli, Ale ja ci zdaradzę sekret i Państwu. Tym nauczycielem, bo to, to do filmu było, że potrzebowali, tak, tak. grałam w I moim nauczycielem wtedy do filmu, to był serial Dom 200 lat temu, e, tak, uczył mnie Piotrek Rubik. Który był wtedy studentem drugiego czy tam trzeciego roku właśnie w Akademii Muzycznej tutaj w Warszawie, on wiolonczelistą z wykształcenia, Piotrek i Piotrek właśnie wszystkie ułożenia, rozumiesz, dobrze, do, dobrze tak, robię, dobrze. tak. I ja byłam prześliczną wiolonczelistką, z akcentem na wiolonczelistką prześliczna, to już sprawa tego, co tam charakteryzatorka robiła, i grałam wiolonczeliskę, no to będę potem, jak się okazało, alkoholiczka, wiolonczelska, alkoholiczka, super to była. nie oglądałam samego. Ach, blada, ale twoi rodzice oglądali. W z tym tak, jest okay. wszystko, w rodzinie zostało, słuchaj, rodzina jest bardzo ważna, jak wiesz. Nos, Więc wiesz wszystko, co było w rodzinie, jest też w, w Tobie, także wszystko to zostaje. I zawsze sobie tak żartowałam, że y, może klaskanie z Piotrkiem już Rubikiem mi niekoniecznie wyszło, natomiast y, po, jego początkowa faza tak, ale miałam przyjemność z Rubikiem, bo ponieważ przyjaźnie się z Michałem Bajorem, y, z którym y, graliśmy w sztuce gdzie się nie śpiewało, no ja, ja chyba śpiewałam jakieś e, parę dźwięków, e, natomiast Piotrek nie, ale recita z recitalami, e, wtedy Michał Bajor też jeździł, gdzie Piotrek był jego akompaniatorem, bo to był taki, taki moment. Ja pamiętam. Ja ci, ale ciebie, jak już zobaczyłam twoją buzię, bardzo, jesteś, bardzo jest charakterystyczna też twoja uroda. Jak mi powiedziałaś o Kaji też, to ponieważ, wiesz, ona też jest taka w, w tych ciemnych, w ciemnych klimatach, to zdecyd zdecydowanie tak, ale masz taką jasność, e, taką jasność istnienia. I fajnie, że sama piszesz sobie też rzeczy, to jest super. Widziałaś, jak cię zmobilizowałam, żebyś powiedziała tę treść? To było stresujące, ale popatrz, y, jakie mądre rzeczy człowiek pisze i kiedy zaczyna je śpiewać, to one przestają być takie bardzo mądre dla niego, ale być może, być może i na pewno zostają mądre i sensowne. Nie chodzi mi o mądrość filozoficzną, tylko wartościowe, czy coś przypominające, czy coś y, kojarzące. To dziecko, które zostaje w tobie, zostaje w nas, i im dłużej ono zostanie, tym fajniej. Ja na przykład jestem osobą, która się ciągle dziwi. Co strasznie wkurza, rozumiesz, moich różnych znajomych. Mówię, tak, Boże, drogie, przecież ty już coś takiego widziałeś. Ja wiem, no, ale w takich okolicznościach widzę to po raz pierwszy. Właśnie takie. I tak samo mnie to gorąco obchodzi. I Tak samo się gorąco mm, nie zgadzam z czymś, Jak i, i Na przykład moi rodzice mówili, ale Ewa, to było. To było przecież dwa tygodnie temu, a ty opowiadasz o tym tak, jakby to było w tej chwili. Czy to musi mieć taką emocję? Ja wiem, ale mnie się nie chce nie mieć takiej emocji, bo to jest dla mnie bardzo męczące, kiedy muszę udawać, że to już nie ma we mnie takiej emocji. Dlaczego mam to udawać? Jak to. To jest naturalne! To mnie mniej kosztuje. chciałabym być z Tobą jak dorosła. Jezus, Maria! żeby nie chciałam. Nie, ja, te... ja bym tak nie umiała tak w ogóle prowadzić, ale... tak rozmowy, tak, tak energicznie, jest niezwykle. Ale ja dlaczego? Prawdę. To polega na tym, że ja po prostu cholernie lubię ludzi. No to rozumiesz? Ma... Bardzo lubię ludzi, ale nie mogę powiedzieć, żebym nie lubiła siebie. Siebie też lubię, ale lubię tylko siebie wtedy, kiedy lubię ciebie. Ale ja też lubię ludzi, ale jakoś tak nie mam chyba aż takiej energii, żeby tak. Yy... To musisz poćwiczyć, musisz żyć tak samo 100 lat, tak długo jak ja! I może wyćwiczysz ten. To, 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 to będzie dobrze. Słuchajcie, musimy kończyć, bo wiemy, że gadamy bardzo długo, ale super nam się rozmawiało, no bardzo, mimo że jesteśmy w innych momentach. O, Jeszcze raz się uściskajmy, I całujcie. Bardzo mi miło, mi miło też. Bardzo mi miło. Do więzienia, e, czytaj, do widzenia. Do widzenia, kłaniamy się pięknie.